Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Zginęli na skutek spisków, ale mam nadzieję, że ten spisek w moim Legionie, być może jestem naiwny, ale mam nadzieję, że w moim Legionie on się nie przytrafi. No, na pewno patrząc na swoich, chociaż rozpraszałem się, już są coraz bardziej medialni. Nie, no gwiazdy, to są już gwiazdy. Chcesz ich przedstawić na tak na sam początek? Oczywiście, że tak. Adrian, zapraszam cię. Legionie, zapraszamy. To jest legionista. To jest jeden z moich legionistów, Adrian. Cześć, witam Kasia. Który jest w show biznesie już znany z tego, że bardzo dobrze się zaprezentował w programie Love Island, ale postanowił z tych takich miłosnych kwestii przejść tutaj do Claude MMA i poszukać tutaj rywala, także proszę bardzo. Ale tam już wygrałem miłość, no to trzeba teraz tutaj wygrać coś, nie? Ale z kim na przykład, powiedzmy? Wiesz co, no ja już zaczepiałem z Kulaka, zasięgowo jesteśmy podobni, on też ostatnio płakał, że nie ma żadnego rywala, no to czemu się z nim sprawdzić, a że tam umiejętnościami to nie za bardzo, w sumie to nic nie potrafi, więc dla mnie byłoby to fajne otwarcie sobie drzwi do tego świata, potem już takim celem, znaczy takim docelowym gościem byłby Ferrari, ale wiem, że tu sobie muszę gdzieś tam jakoś na to zapracować. Wejdź do pociągu, już będzie jechał. No, dokładnie, ale to stopniowo. Myślę, że Skulak na początek, tylko niech odpowie na moje storki, bo coś się jakoś nie wyświetla moje story, ale nic nie odpowiada, więc boi się pewnie po prostu. Tym, co robisz teraz i medialnie, na pewno te walki będą mieli, ale ty ogólnie już trenowałeś coś, czy jeszcze nie? Tak, ja trenowałem przez 5 lat judo, potem 3 lata boks, więc... Dlaczego się nie odzywa. No. Zobaczę, bo nie wyróżnią relacje, bo tam sobie dodaję Armando W na Instagramie, też mamy z kobietą właśnie moją Olą, Armandejo Official TikTok, można się trochę tam pośmiać, też mamy fajne zasięgi, więc wbijajcie. No i Skulak, no, odpowiadaj gościu, no, nie daj się prosić, bo po ciebie przyjdę w końcu. Pierwszy mój gladiator bierze Skulaka na rozkład. A na kolejnego gladiatora, tobie dziękuję. Dziękujemy. A teraz Krystian, zapraszam, Krystian Rosa. Oj, tego gladiatora, i to jest gladiator z krwi i kości. Dzień dobry, Krystian, witam. Znasz? Znasz. To jest gladiator z krwi i kości, no, no to bardzo proszę. No to gladiatorze. Kto, bo już mamy tutaj listę życzeń, więc proszę bardzo. Kogo byś najbardziej chciał ładować? Tutaj? To znaczy, ja mogę się bić z każdym, ale chyba najbardziej za Marcina bym chciał wyjść z Adrianem Ciosem i go skarcić za brak szacunku do cesarza. A nie uważasz, że to zbyt łatwy przeciwnik jak dla ciebie? No sorry, jednak umiejętności masz dosyć duże i doświadczenie. Problem w tym, że cios jest dla każdego łatwy, no więc kogo by nie wziął, to i tak będzie łatwy celem. No. To jest taka chodząca tarcza. No. Ale to wypada zapytać jedną rzecz. Dlaczego jesteś takim cesarzem i tak karcisz swój lud? Dlaczego chcesz się bić z Adrianem, skoro wiesz, że on nie ma żadnych szans z tobą? Ale to nie ja się chcę z nim bić. To oni go tutaj przywieźli, ponieważ to ja go stworzyłem w tych freak fightach. Gdzie się pojawił i narobił gówna? Smrodu, dziadostwa, no i teraz przyszli do mnie, żebym ja to tego dżina wziął do tej butelki z powrotem, zamknął i wypierdolił do kosza, no, no i tak muszę zrobić, no, no ja tą przygodę rozpocząłem i ja tą przygodę muszę zakończyć, no. Czyli zakończysz karierę Adriana Ciosa? Jaką karierę? Obecność w internecie. O, świetnie powiedziałem. Ale najpierw zrobisz to ty, gdzieś nie, tam go... najpierw zrobię to ja, natomiast Krystian... ja się obawiam, że gdyby zrobił to Krystian, to by troszkę poważniej to wszystko wyglądało. Przecież mi go dali na drugą walkę, no przecież to też jest po to, żeby jakiś bufor był bezpieczeństwa. Natomiast nie, ja myślę, że Krystian tutaj jest od dużo poważniejszych wyzwań. Nie wiem, czy kojarzycie jego walkę na gołej pięści z Soroko, ale to nie ty, to nie... Gdzie ty jeszcze walczyłeś? Powiedz coś. Ja walczyłem na The War, na Wotorę, lewy prosty, na... krwawym sporcie, u Makuskiego Fight Champion, na Fight Rose, niestety. Krócej było by powiedzieć, gdzie nie walczył, natomiast facet jest taki, że tam, gdzie się leją, tam jedzie. No, no dobra, to... Ale tak, no dlatego właśnie pytanie, czy była jakaś w ogóle propozycja od Claude już taka przed wstąpieniem do Legionu? No to ja uważam jako cesarz, że no tutaj powiem to za Krystiana, nie było jeszcze takiej propozycji, ale jako legionista cesarski myślę, że po tym dzisiejszym dniu, kiedy go tutaj pokazaliśmy światu, myślę, że na pewno, ale to na pewno rywale się dla niego znajdą, tym bardziej, że on tutaj się może bić naprawdę z tymi kurwa kozakami, to nie jest, to ja mówię, no takie tam ciosy, nie ciosy, to w ogóle szkoda, żeby on się rozgrzewał, ale on tu naprawdę może zrobić trochę zamieszania. Czas na kolejnego legionista. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.
Gdzie mamy kolejnego? Leszek, to jest ciekawa historia. I stary grzyb wchodzi do akcji. Nie, to jest ciekawa historia, to jest kolejny legionista. Dzień dobry. Powiem ci, w czym jest rzecz, Kasia. Dzień dobry. Jakiś czas temu w internecie zasłynął Kudemon tym, że przedstawił się jako krawer. W międzyczasie ja poznałem prawdziwego krawera, którego zaciągnąłem do Legionu Cesarskiego i on jako prawdziwy krawer, czyli człowiek, który uprawia Krav Magę, chętnie by się zmierzył i wyjaśniłby tego podrabiańca, no, tego farbowanego lisa. No i teraz wszystko przed nim, no to kilka Leszku, słów na ten temat. W ile skończyłaby się twoja walka z Murańskim? Jak jeszcze raz? Musisz właśnie na swoje lata. Teraz w ile skończyłaby się twoja walka z Jackiem? Słyszałem. W ile? Ile obstawiasz? No, patrząc na swoje umiejętności, to ja bym, wiesz, w ogóle nie ma nie o czym mówić. Ja trzy rundy pełne. Nie strasz chłopa. Nie strażmy go na punkty. Nie wiem, czy wchodzi w grę kob jaja, palec w oko, czy... Nie, musimy to wchodzić. Pomyśl sobie, co by to było, to byłaby najlepsza walka, ale serio, autentycznie widzowie, to by było naprawdę bardzo dobre, gdyby zrobić takie w ogóle no rules, takie totalne, robienie wszystkiego, poza kopem w jaja. Ale to nie, no to... Nie, no Jackowi szczęka wypadnie i co, nie będzie mógł mnie gryźć. Nie, mu już wypada jak je, a co dopiero później, no. No, trzeba się zaszczepić, też wiesz, gangreny i tak dalej, to tu trzeba być ostrożny. Gryzie, jebany gryzie, to trzeba sobie powiedzieć. Dlatego uważaj, bo to wiesz, nawet jak są rulsy, to ich tych rulsów nie ma, więc... Będę uważał na pewno, w ochraniaczu wyjdę. Dobra, ale czyli ty, no to chyba raczej nie tutaj, tylko Prime. Nie wiem gdzie. To się okaże, gdzie go trafi. No czekaj, to federacja, nie robi tego za darmo. Gdzie go trafi, tam go trafi. No co to za problem? Może przyjść do SFC i to tam też go tam wyjaśni, także spokojnie. No w SFC możecie znaleźć nas wszystkich. Pokażę ci kolejnego gladiatora. Andrzej czy dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, mówić. Andrzej, zapraszamy. A to jest pan, który i rozwali, i poskłada. Dzień dobry. To dokładnie tak. To jest cesarski medyk. On składa moje składacz. To nie są żarty. Andrzej składacz. Składa barki, a dzięki temu ja potem poskładam ich tutaj wszystkich, no. Ale ty też chcesz wejść rozwalić, czy na razie tylko po prostu się poskładać ich? Ja po prostu tylko oglądam, patrzę i składam barki. Zawodników. Barki. Zwłaszcza Marcina, tak. No Marcina to już tam... Nie ma co składać. Jest na tyle niezniszczony, że mi tu składać po prostu. Nie, mentalnie na pewno, ale fizycznie jednak się niszczy. Generalnie chodzi o to, że zanim poznałem Marcina, zawsze miał jednego przeciwnika. Teraz jak składam Marcina, ma dwóch przeciwników i jednym ciosem składa dwóch. No, a dążymy do doskonałości, żeby skosić ich w końcu trzech, czterech, siedmiu, żeby... Do perfekcji. Do perfekcji, no. Będzie gala Najman versus, no. To by był dobry. Ale słuchajcie, tak samo, nie wiem, czy wiecie, Konrad Karwat zaproponował, żeby twoje walki mierzyć w fanfarach, nie w czasie takim, wiesz, w minutach, tylko w fanfarach. On nie będzie taki mądry, on to niech się szykuje do te swoje walki, bo być może mu ta siłownia nie najlepiej idzie tutaj. Znaczy w sensie, że ten dowcip tak mu się trochę wyostrza. Najważniejsze, żeby każdy robił swoje. Brawo. Konrad, niech robi Konrad swoje, brawo. Panie Andrzeju, to widzimy się po siedmiu walkach i poskładamy Marcina wtedy. Tak, albo nie, no tak i tak nie będzie czego składać, więc po prostu niezniszczalnie. Ale poczekaj, to z tobą teraz pogadajmy tak już wreszcie na poważnie. Dlaczego ty bierzesz te dwie walki w ciągu jednego wieczoru? Nie wystarczy ci jedna? Też taka wymagająca. Skonsultowałem to z trenerem, nie będzie to wcale łatwe, bo Lizak, idziemy do ciebie teraz. Bo Lizak, zobacz, to jest taki chłopak szczupły. W sumie ja nie wiem, kurwa, jak on... Po co on wychodzi do... Czy Lizak ma szansę? W każdym razie, znaczy trener widzi to inaczej. Lizak to jest spryciarz, wiesz. On ma te same zasięgi, kondycję Likaona, podbiega, podgryza, czeka, podgryza, czeka. No i cel jest taki, żeby zmęczyć Marcina, tu ugryźć, tam ugryźć, uderzyć tu, uderzyć tam. Będziesz gryzł? Nie, to jest przenośnia oczywiście. To jest przenośnia. Po prostu... Lubi uderzyć, nie boi się przyjąć. To jest chłopak ambitny bardzo i to wcale nie będzie przyjemna walka. No, zobaczymy, jaką formę. Ogólnie mi się ta walka podoba. No, zobaczymy, jaką zdążymy zrobić formę. Jak damy radę zrobić to, co myślę, więc to będzie komfortowa walka dla Marcina. Jak nie zdążymy, to będzie trudniej. Czym tak myślisz? Bo widzę twój wzrok. Nie, bo generalnie, wiesz, jeszcze jest troszkę miesiąc pracy przed nami i na Lizaka trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję, żeby zrobić swoją robotę, trzeba mieć dobrą kondycję. To ostatnie pytanie, bo wiem, że tutaj jest dużo kolejka, powiedz mi, a co trzeba mieć na ciosy i jak byś cios scharakteryzował? Nie, dajcie spokój, tam kurwa, co trzeba mieć, tam co trzeba mieć trochę czasu, żeby wyjść mu wyjebać. No. Czyli tylko tyle. Tak. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.
survive. Yeah, money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.